Cześć, tu Grzesiek, a dzisiaj Was witam w wyjątkowych okolicznościach przyrody i z wyjątkowym gościem, bo to DJI i to nie dron. To chyba najważniejsza premiera tego sezonu, jeżeli chodzi o rowery elektryczne. Robimy na temat tego sprzętu dwa filmy. To jest pierwszy z nich poświęcony samemu systemowi. DJI Avionox. To jest silnik, bateria i cały system DJI-a, czyli tego, którego doskonale znacie z dronów. DJI, firma chińska, robi nie tylko drony, ale także gimbale. Swoją drogą robimy właśnie tego typu urządzeniem ten film, modelem Osmo. No i od niedawna robi też silniki i premiera, na której zresztą byliśmy na Eurobajku w tym roku w lipcu, całego systemu Avionox spowodowała, że świat na moment stanął. Świat producentów rowerów elektrycznych, bo nagle okazało się, że firma znikąd, nieznana do tej pory, no nie, sorry, nie znikąd, wiadomo, z największego kraju na świecie względem ilości ludności, firma z Chin, obca w rowerach elektrycznych, nagle zrobiła coś, co, no nie wiem jak to nazwać, może postawić w przyszłości ten rynek do góry nogami, a na pewno zburzy dotychczasowy porządek, który na nim panował. Mieliśmy Shimano, mieliśmy Boscha, podgryzały je Yamaha czy TQ, czy Brose, a tu nagle ktoś, kto silników takich nie robił, ale ma gigantyczne doświadczenie i w małych, mocnych silnikach drony i w bateriach, bo drony trzeba ładować. DJI Avionox jest nie tylko lżejszy, bo silnik waży 2,5 kg, ale i mocniejszy niż wszystkie pozostałe silniki dostępne na rynku. Były równie mocne silniki, już zdarzały się, ale były wielkie. A ten jest maleńki, tak jak widzicie, co pozwala zbudować małą ramę. Plus do tego mamy oryginalną, małą i dość lekką baterię 800, akurat w tym modelu, która zasila całość. 120 Nm maksymalnie w trybie boost, standardowo 105. To jest zdecydowanie więcej niż ma Shimano czy Bosch, które mają 85. I w dodatku peak tutaj może wynosić 1000 W. 600 jest to w silnikach konkurencji, które są dostępne na rynku typu Bosch czy Shimano. Tu wszystko jest albo lżejsze jak silnik czy bateria, bo jest tu skondensowana energia, albo mocniejsze, tak jak znów silnik. Ja na tym rowerze i silniku jeżdżę już. Podzielę się zaraz z Wami wrażeniami, ale co jest jeszcze istotne? DJI od razu zaproponował cały system, to znaczy mamy i własny wyświetlacz dotykowy, przepięknie wyglądający, i mamy dwie manetki. Tu jest znów nietypowo. Po lewej stronie macie zmianę trybów plus włączacie boosta, czyli ten dopał i walk assist. Po prawej stronie, jeżeli nie chcecie machać po ekranie, zmieniacie to, co mamy wyświetlane na ekranie. Wszystko działa bezprzewodowo, bo mamy połączone za pomocą Bluetootha. DJI mówi, że baterie w manetkach wytrzymują około 2 lat. Całość jest zrobiona w ten sposób, że łączy się ze sobą tak jak trzeba, jest kontrolowane, mamy wbudowany GPS i mamy do tego bardzo rozbudowaną apkę. DJI wie co robi, bo robi drony i inne urządzenia, więc naprawdę przygotował od razu system kompletny. Apka pozwala regulować wszelkie możliwe tryby. Naprawdę suwaczkiem, zobaczycie tutaj zrzuty, nagramy odpowiednio filmik. Możecie regulować praktycznie wszystkie parametry. Kiedy silnik zaczyna reagować, jak długo ciągnie po przestaniu pedałowania i także maksymalną moc wsparcia. Wszystko co się da. Do tego dochodzą takie detale jak wbudowany GPS, a nawet to, że możecie mieć kartę LTE, akurat w tej sztuce nie mam, która powoduje, że nie potrzebujecie telefonu, żeby cały sprzęt komunikował się ze światem. Nie wiem, czy od razu wysyła dane, gdzie jesteście, czy jesteście tutaj, a
Chińczycy sprawdzają, gdzie akurat jesteście, ale domyślam się, że jest to możliwe, choć może nie. Co jeszcze? Mamy nawet port ładowania w tym wyświetlaczu, który jest zintegrowany w ramie. DJI twierdzi, że można tym nawet naładować laptopa. Ja im wierzę, wiedzą, jak się robi tego typu rzeczy. Cały system ma też możliwość szybkiego ładowania, co oznacza, że DJI zapewnia, że bateria 800 jest ładowana tylko w 3 godziny. My mamy tą szybką ładowarkę i po powrocie do domu mamy na przykład 40% baterii, podłączam i nagle pokazuje mi godzina z graszami, więc to też jest game changer, bo wyobraźcie sobie, jedziecie w góry, wstępujecie gdzieś na kawkę i coś do jedzenia, podłączacie sprzęt i po godzinie jedziecie dalej i już macie prawie pełną baterię znowu. Więc tak, DJI. Jak to działa? O tym opowiem więcej w samym teście roweru. A na razie istotne jest to, że DJI-a, Avinoxa możecie kupić tylko w jednym rowerze póki co. Aimflow, PL, żeby było śmieszniej, jak w Polska, jest w dwóch wersjach, podstawowe i Pro. Aimflow Carbon Pro, to jest ten. Najwyższy możliwy, Kashimy, złoto, transmission z tyłu. W tej chwili cena to jest 9900 euro, sprawdzałem wczoraj 200 euro taniej, jeżeli chodzi o cały rower. Jest też wersja podstawowa, ona kosztuje od 6,5 tysiąca euro i szczerze mówiąc nie bardzo ma sens, ale się da. Rama jest ta sama, silnik ten sam, jest prostszy osprzęt i tyle. Za każdym razem macie dokładnie ten sam system i tylko w wersji Pro można wybrać różne wielkości baterii, 600 albo 800. Ale znów różnica jest niewielka, więc to do Was należy wybór. Jak działa sam system? Zobaczcie nasz film z testu rowerów, bo sam system bez roweru nie działa, a jest dostępny tylko w tym rowerze.